wieczór. Dobry wieczór. Jak to widzowie chcieli. Dobry wieczór, Hubercie. Dobry wieczór, Pawle. I witam wszystkich oglądających. Słuchajcie, zmierzamy się z cmentarzem po raz trzeci w naszej karierze. Czy może... Tym samym cmentarzem. O, tym samym, tak. Jeśli interesuje Was historia tego cmentarza, to działa to w ten sposób, że to był jeden z naszych pierwszych filmów. Pierwszy film? Nawet pierwszy film. Byliśmy na tym cmentarzu i tutaj podziały się dosyć dziwne rzeczy, no ale my jeszcze nie mieliśmy za bardzo jak tego zweryfikować i nie mieliśmy też takiego sprzętu jak mamy teraz, chociaż nie mamy go zbyt dużo. Wtedy mieliśmy go jeszcze mniej. Wtedy mieliśmy po prostu kamerę i, tak. Ten, i telefon. Obiecaliśmy sobie, że na ten cmentarz wrócimy i na ten cmentarz wróciliśmy. Natomiast okazało się, że bryła tego cmentarza została naruszona w trakcie robót budowlanych czy w ogóle ciężkimi maszynami i w związku właśnie z tym naruszeniem, nie świeć proszę w moją stronę, i w związku z tym naruszeniem wtedy nie udało się nam tam wejść. Znaczy wejść się udało, tylko że były dziwne rzeczy generalnie. To znaczy? To znaczy nas pogoniło. Tak, i nie wiem czy pamiętacie, ale opowiadaliśmy tę historię. Na którymś podcaście chyba nawet. Tak, i skończyło się to w taki sposób, że myśmy wtedy musieli uciekać. Tak. Jeszcze nas GPS wariował, puścił nas tak. Środkiem lasu. Jechaliśmy przez las dokładnie i była taka po prostu opcja, że już z tego lasu nie wyjedziemy. I dokładnie z tego miejsca, które teraz wam pokazuję, uciekaliśmy z płaczem. No może z płaczem nie, ale w tym lesie niepokoi. W każdym razie mamy okazję, żeby znowu być na tym cmentarzu. Mam nadzieję, że teraz skończy się to lepiej. A to, do czego teraz chciałem nawiązać w ogóle, to to, że pod ostatnim filmem, czy w ostatnim filmie w zasadzie, usłyszeliśmy, że coś złego będzie czaić się w mgle. No i dzisiaj wybraliśmy się na ten cmentarz, który naszym zdaniem no coś tutaj skrywa. Natomiast no jest dosyć dużo mgły. Oj tak. Otóż tutaj była ciężka. Tak, bardzo ciężka. Tu już są pierwsze nagrobki. A my kierujemy się tam. Masz 100% lampy? Tak. Nie możesz dać 120? Niestety nie. A przydałoby. O, tu są kolejne nagrobki. Aha. Natomiast my szukamy bardzo specyficznego miejsca w zasadzie. Tylko uważaj, żeby nie wpaść do... Dowiesz do czego? Do mogiły. Do dziury. Jak się zapewne domyślacie, no nie jest nam łatwo tu być. Tym bardziej, że myślę, że na końcu dzisiaj opowiemy, co się stało za pierwszym razem na tym cmentarzu. Bo tę historię, myślę, warto przypomnieć. I chociaż była nagrana w sposób, jaki no była nagrana, jako pierwszy film, to myślę, że warto by wam było to odświeżyć. I powiedz mi, gdzie się tutaj teraz szło? Ogólnie rzecz ujmując, tam, przez te krzojdy. No. Ewentualnie tu też były nagrobki. To nawet widzę, patrz. To był ten potrójny, który mieliśmy odczytać. A i tam było to drzewo. Tak, było. Tylko czy ono jeszcze jest, bo... No. Tam jest też jeszcze jeden nagrobek. Sobie stoi. Tak, i tutaj to było miejsce najbardziej aktywne ogólnie. Tak.
standardowo IMF, wyłączone tryby samolotowe, znaczy włączone w zasadzie tryby samolotowe. Włączone nadawanie. No i sprawdźmy, czy ktoś tutaj z nami jest. Jeśli jesteś tutaj z nami, dotknij proszę tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Bądź moim światłem, proszę. Ja mam na imię Paweł. Przychodzimy tutaj w pokoju. Już kiedyś tutaj byliśmy i to dwukrotnie. Więc jeśli chcesz z nami porozmawiać... Znowu to jest mówiła. Była trika? Na szczęście, jeśli była, to się nagrało. Była na pewno. Widziałem bardzo wyraźnie. Czy już z nami tutaj rozmawiałeś albo rozmawiałaś? Jeśli chcesz potwierdzić, użyj tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce. Przychodzimy tutaj w dobrych zamiarach. Nie chcemy skrzywdzić ciebie, ani twojego, ani tego miejsca. Chcemy tylko porozmawiać tak jak kiedyś. Już tutaj byliśmy. Raz nas stąd ktoś przegonił. Chcielibyśmy tym razem spróbować nawiązać kontakt i porozmawiać. Też masz takie wrażenie, że jest ciężko jak ostatnio? Tak. Ciężko to mało powiedziane, wiesz? Nawet nie tyle, co jest ciężko, ale jest tak niechętnie. Odpychająco, o może no, tak. No, no. Nie wiem, czy to było deszcz, no. Ale słyszałem kroki w naszą stronę. Z tamtych krzaczków. Jak zwykle w tym miejscu. Co? Jak zwykle w tym miejscu. No dobra, skoro tam były kroki, to może się tam powinniśmy... Uważaj, tu była mogiła. To myślę, że tutaj się powinniśmy przesunąć. Tu, gdzie zostawiliśmy sobie taki, powiedzmy, świetny punkt orientacyjny. Koło tego drzewa. Gdzieś tutaj stamtąd te kroki słyszałem, wiesz? Jakby z tej części koło tego nagrobka tutaj, od tych szajdów. Tam jest ta druga część niedostępna. Tak. Naprawdę przychodzimy w pokoju. Nie mamy w ogóle złych zamiarów. Nie obawiajcie się nas. Porozmawiamy i odejdziemy. A jeśli brakuje wam energii, żeby się z nami skomunikować, możecie skorzystać z urządzeń, które posiadamy i energię z nich pobrać. Natomiast nas samych nie wolno wam pod żadnym pozorem dotykać. Tu jeszcze na końcu będzie taki żart. No ty, patrz. Zadziałało? Mhm. Nie nagrywałeś? Nie. Trójka była. Patrz, raz się zaświeciło na trzy. No. Tam. Potrzymało trzy i zgasło. No to było dokładnie to samo, co było wtedy. Możesz spokojnie pobrać energię z naszych urządzeń. Nic ci za to nie będzie grozić. Pozwalamy ci na to. Ja też nie do końca pamiętam to nagranie, jak to wyglądało, jak byliśmy tutaj po raz pierwszy. Bardzo długo czekaliśmy odpowiedzi. Ale jak się zaczęło... Nie, to ja ruszyłem. Jak się zaczęło, to ino roz. Mhm. I też, bo ja wtedy pamiętam, że miałem o mamy i tak dalej. Mhm. Ale ja też jeszcze pamiętaj o jednym, że urządzenia przez długi czas milczały, to raz, a dwa nie mieliśmy
wtedy MF-ki. Jedyna MF-ka, jaką mieliśmy. To była ta w telefonie. Która na początku kompletnie też nie dawała żadnych oznak. Moi drodzy, Hubert trzyma MF-kę, będzie patrzył, czy coś się będzie działo. Natomiast ja włączam aplikację Spirit Talker i zaczniemy od Spirit Talkera, potem SB. Nie wiem, czy pamiętasz, ale ostatnio mieliśmy takie urządzenie, które mówiło nam twoje słowa, to co chciałeś, czy chciałaś nam powiedzieć. Jeśli teraz spróbujesz powiedzieć, znowu będziemy mogli cię usłyszeć. Dwójka. Więc jeśli chcesz, to jest moment, w którym możesz się odezwać. Zegarek dla lalek. Dobry duch. Jesteś dobrym duchem? Chcesz z nami porozmawiać? Głęboko. Odpowiedzi tak samo wysokie. Jesteś głęboko w lesie, czy głęboko w ziemi? Jeśli... Pomoc. Czy jesteś duszą, która potrzebuje naszej pomocy? Czy jesteś opiekuńczą duszą, która chce pomóc nam? Co robi twój gimbal? Nie mam pojęcia. Czemu twój gimbal się rusza sam? Mam go w ten sposób, żeby nie było. No właśnie widziałem. Czy próbujesz bawić się naszymi urządzeniami? Tymi, które przynieśliśmy ze sobą? Jestem z XIX wieku. Czyli rozumiem, że jesteś duszą kogoś, kto na tym cmentarzu leży, czy tak? Myślę, że i tak powinniśmy zachować ostrożność. Słuchajcie, mgła jest straszna dzisiaj. Coraz bardziej gęstnieje, nie? No wiem właśnie. Czy gdzieś tutaj jest twój nagrobek? Co to za dźwięk? I nie mówię o samolocie. Taki kapiący. Takie. Słyszysz? Stąpnik, nie? No. Jest jakiś pociąg albo co? Gdzie, jak jesteśmy w polu, tutaj nie ma żadnej nitki pociągowej. Przeklęte lustra w domku dla lalek. Domek dla lalek i najpierw też było o lalkach. Zegarek dla lalek. Tak. Znaczy ja bym chciał tylko powiedzieć, że weźmy pod uwagę, że dzisiaj może być trochę spaczone odczytywanie przez deszcz. Deszcz zakrzywia fale. To jest mimo wszystko deszcz, nie? Inne źródło. Co nie znaczy, że te odpowiedzi tak samo, wiesz, nie są, że po prostu są dziwne, nie? Znaczy, zegarek dla lalek, przeklęte lustra w domku dla lalek. Czy możesz nas skierować na pomysł, co to znaczy, bo nie do końca rozumiemy twoje słowa. Wiesz co, to może być po prostu lalek, może być po prostu innym słowem, nie? I w jakimś domu są przeklęte lustra.
Tylko pytanie, o co chodzi z tymi lustrami? Nie rozumiem. Spróbuj nas, proszę, nakierować na twój tok rozumowania. Tak, żebyśmy my poznali, o co chodzi z domkiem dla lalek. Ewentualnie... Lew. Lew. Co, w jaką stronę to kieruje? W stronę, nie wiem, znaku zodiaku? Albo zabawek. Albo jakiejś zabawki. A my tutaj jak byliśmy ostatnim razem, nie było zabawek? Nie, to było na tym pierwszym cmentarzu, no. Tutaj zabawek żadnych nie było. Czy idziemy dobrym tropem rozumowania, że chodzi ci o zabawkę? Wiesz co? Kiedy byliśmy tutaj za pierwszym razem, to wysnuliśmy taką teorię, że ktoś w tym miejscu dopuszcza się czarów, czy próbuje tutaj czarować. Dlaczego tu jesteś? Przyszedłem tylko porozmawiać. Nie przychodzę w złych zamiarach. Nie chcę was pętać. Chcę poznać prawdę o tym miejscu. Chcę tylko porozmawiać. Żeby się ciężko zaczęło dychać. Miałem takie, że ciężko było mi złapać powietrze, jakby je wciągnąć do płuc. Aha. Jakby wciągałem je i jakbym cały czas miał je puste. Nie umiem tego określić inaczej. Bardzo dziwne uczucie. Coraz mocniej pada. Czy przeszkadza wam tutaj nasza obecność? Czy tak jak ostatnio spróbujecie się nas stąd pozbyć? Czy wy tylko broniliście tego miejsca, a nie było to skierowane przeciwko nam? Rozumiem, że próbujesz się koncentrować, żeby nam odpowiadać. No. Czemu? Nagrobek, obok którego właśnie przeszliśmy, jest twoim nagrobkiem. Mówisz o tym małym. Budzić się. Może założyć mi kaptur. Dziękuję. Ale... kim się kłócić? Albo o co się chcesz kłócić? Ty. Patrz. Przepraszam, po hiszpańsku. Zminimalizowało mi spirit tokera, tak jakby ktoś powiedział do asystenta. Do asystenta. Ale masz rację, robi się, zaczyna się robić ciężko. Bardzo ciężko. Ktoś mi mówi o tym, że dużo zimniej jak było na początku. No ale to wiesz, godzina z godziny na godzinę będzie coraz zimniej. No, dlatego nie biorę pod uwagę. Patrz, wyłączyło i przestało w ogóle działać, nie? To jest możliwość, że po prostu odeszła stąd. Odeszła od nas, że nie chce z nami rozmawiać, albo coś w tym stylu. Jak widzicie, dzisiaj nie będziemy korzystać z siatki, gdyż i tak raczej nie byłoby dużo widać.
Biorąc pod uwagę mgłę, deszcz i tak dalej, anomalie siatki byłby mentoper, więc... Tak, a to też nie ma sensu, żebyśmy wszyscy myśleli, że siatka działa, jak siatka by nie działała. Albo żebyśmy działającą siatkę uznali, że to deszcz, albo coś tam. Chodź no tu. Ale gdzie? Gdzie mam podejść? Tak. Tak nie wiem. Ja nie zapominam. Tam. Mały. No to chodźmy do niego. Skoro ten mały nagrobek nie daje ci spokoju. Daniel. Chyba usłyszałem imię. To jest cokolwiek, czy to jest nagrobek? Hubert. Nie, to jest cokolwiek. Ale zobacz, że tutaj jest zagłębienie, w którym mogło być coś. To jest nagrobek, nie? Mhm. Nie, tutaj też jest pusty. To już też patrzyłem na to. Czy to ty? Jakby kobiecy głos coś wołał. Nie wiem, czy to jest radio, czy nie. Czy to ty, Danielu, chciałeś porozmawiać z Hubertem? Tak, widzę, albo coś takiego. Mhm. Rozumiem, że nas widzisz. Dziecko. To są już radio. Aha. Czy ty chcesz na siebie zwrócić uwagę Huberta? Mówiłam. Czy należycie do osób? Stary, zobaczmy osób. Widzisz to? U mnie normalnie łapie, wiesz, widzę, że teraz długo, ale... I teraz złapałem ją sojuszu, która na tym, na masce, nie? Ty, mi też. Okej, okay. Ja widziałem tylko taką gęstą mgłę bardzo. Naprawiłem. Czy... leżycie tutaj, wśród tych nagrobków? Co tam? Wyłączę na razie lamówkę, bo zaczynamy wchodzić do YouTube'a. Mhm. Czy chciałbyś nam opowiedzieć swoją historię za pomocą tego urządzenia, które trzymam w lewej ręce? Zapach. Co to jest za zapach? Nie. Nie wiem, taki dziwny zapach. Pogrzebowy. Mhm. Jak mi takiego dymu, tylko że nie takiego, wiesz, ciężkiego. Ja czuję taką miejsce. Ja czuję taką, słuchaj, zrufaną ziemię, jakby, wiesz. Znaczy zrufana ziemia połączona się z tym ziemią, to nie takim ostrym dołem, nie? Tylko takim właśnie sosenkowym. Coś takiego. Ale dziwny zapach się pojawił, to prawda. Tutaj padła jakaś odpowiedź, nie słyszałem. Czy możesz skierować nas w stronę, z której... Nie słyszałeś. Tak. To jest ten sam dźwięk, co ostatni. Pamiętasz? Wielki pies.
jeśli ktokolwiek tutaj z nami był, nie wolno wam ani za mną, ani za Hubertem podążać. Słyszałem dziecko znowu. Mhm. Domek dla lalek, dziecko. No. Tam dowiedziemy. Ale nie lepiej. Nie, no dobra. Idą tu. Trzymaj. A kto tutaj idzie? To są nasze ślady po zasadzie. Kto tutaj idzie? Kto tutaj idzie? Zadam ci jeszcze jedno pytanie. Ostatnio w tym miejscu widziałem odwrócony krzyż. Czy to była twoja robota? Nie. Wiesz, nie padło też te imię, które padło wtedy, bo ja bardzo dobrze pamiętam to imię. Tym bardziej, że to był nasz pierwszy wyjazd. Patrz, jak oddaliliśmy się od tamtego nagrobka, ucichło. Mhm. Czyli, że co, że odstrasza nas od nagrobku? Nie rób. Światło chyba. Że co, że mam nie świecić? Może chodzi o to, że... Daj trochę kamery na mnie, bo oboje pusty las nagrywamy. Co znaczy nie rób światłem? Dlaczego mam nie świecić? Światło. Widzę. Czy przez to, że świecimy tutaj światłem, wy nie możecie pozostać w spokoju i w ukryciu? Znowu słyszałem co ze świetle. Butelka, coś takiego? Czyli odgoniło nas stamtąd. Jak stoimy, zobacz, w takiej odległości i świecimy światłem, ale wiesz co mnie dziwi? Ostatnio też żeśmy o tym mówili, że to wygląda, to miejsce ogółem, portal chyba. Było. Ostatnio też było. Tak. I właśnie o tym zacząłem mówić, że ten okrąg z drzew tutaj wyglądał jak portal, nie? I tutaj na tych nagrobkach trzech były też jakieś dziwne znaczki. Mhm. Więc gdzieś to tak połączyłem, wiesz, połączyłem to w kropki. Czyli... Wyzwoń sobie te...
Słyszysz ten pis? Taki bardzo cichutki pis? Nie. Z lewej strony? Nie. Tamten dosłownie. No to chodźmy, bo i tak w tamtym kierunku musimy iść. Że tutaj gdzieś, tak? Bo to jakby w oddali, taki bardzo cichy pisk. Kojarzysz pisk, jak się odpala u ciebie pompa paliwowa? No. To teraz przyłóż do źródła dźwięku poduszkę i takie lekkie przebicie. Aha. To jest coś takiego, nie? Teraz wiesz co, coś mi się w głowie zaświeciło, ale to raczej jest niemożliwe fizycznie i w ogóle z jakiejkolwiek strony. No. Ale była taka odpowiedź, znaczy odpowiedź, ja czułem tę ziemię taką obruszaną, nie? I teraz masz pisk jakby przysypany, jakby to był pisk z podziemi. Rozumiesz, z grobu. Bo ten cmentarz ogółem jest większy niż to. Bo my dopiero weszliśmy na początek tego cmentarza, w głębi wtedy też nie było nic, że tak powiem, wnoszącego coś do tematu badań paranormalnych. To tutaj była największa aktywność. Myśmy wtedy też tutaj to drzewo wytypowali i tak dalej. I dziwię się, ale wiesz co, włącz jeszcze radio na parę minut dosłownie. Zegnam. Starszy człowiek, który powiedział żegnam. Przejdzie to auto. Nie wracaj? Mówiłe. Ale to będzie mnie się iść, żeby to się robiło, to trudno się iść. Znowu coś dziwnego usłyszałem. Nie. Nie zrozumiałem. No ja nie zrozumiałem, o co dokładnie chodziło. Ale padły jakieś, wiesz, dziwaczne słowa, nie? I wszystkie są, słuchaj, w kontekście wychodzenia stąd. Trochę. Albo potrzebuję, nie wiem, coś takiego. My odchodzimy z tego miejsca i więcej na nie nie wrócimy. Natomiast żadnemu z was i żadnej z was nie wolno, nie życzymy sobie tego, nie wolno za nami podążać. Ani do żadnej lalki, ani do żadnego lustra, ani do żadnego zegarka. Wy wszyscy, którzy tutaj jesteście, musicie tutaj zostać. Nie wolno wam z nami iść. Znowu słyszę echo. I wiesz, to jest, nie rozumiem tego jeszcze, tego fenomenu. Że ono się pojawia i znika? Tak, że wiesz, jesteśmy w normalnym miejscu i normalnie widziałem tam coś przed chwilą. Nie wiem, czy przez mgłę to będzie widać. Nie tyle światła ile mogę, ale tylko pogaszę. Nie, mgła jest za duża. Gęsta, dobra. My stąd odchodzimy. Co to jest? Tam dokładnie na środku. Czy mamy w ogóle waszą zgodę, żeby tutaj przebywać? Puganie po lewej, widziałeś? Słyszałeś to?